Cześć, witamy Was w 29 odcinku najlepszego podcastu Neurofreaki. Neuroterapeutycznego, nie wiem, co powiedzieć. Neuroterapeutycznego, Neurofreaki. Patryk Sobotka. I Maciek Duczyński. I mamy dzisiaj dla Was taki szczególnie fajny, pasjonujący temat, jakim jest praca na fundusz jest nieetyczna. I dlaczego temat, tak uważamy? Temat jest ultramocny i my tak oczywiście nam wpadł do głowy i mówimy, kurde, to jest dobry temat, to jest coś, o czym chcieliśmy powiedzieć, ale żeby od razu wybrzmiało, o co nam chodzi, to jest to taki trochę clickbait, ale rzeczywiście będzie dzisiaj poruszanych sporo tematów mocnych. Myślę, że nawet kontrowersyjnych, można powiedzieć. Oczywiście nie chcemy mówić, że wszyscy, którzy pracują na fundusz, wszyscy, którzy pracują w NFZ-cie, to po prostu pracują, ich praca jest nieetyczna i w ogóle powinni z niej zrezygnować, ale po prostu przestać być człowiekiem. Tak. Nie o to chodzi. Tak, ponieważ... więc zanim ktoś nas zleje kablami do tensa, to musimy się troszeczkę z tego wytłumaczyć, dlatego że to będzie dotyczyło po prostu różnych miejsc. Tak, jest oczywiście cała masa miejscówek, gdzie rzeczywiście ludzie robią dobrą robotę, bez nich de facto pacjent byłby często niepełnosprawny, skazany na łóżko i tak dalej, uczą ludzi samodzielności. Oczywiście mowa o różnych oddziałach, czy to neurologii, czy to pediatrii, psychiatrii. I oczywiście można tu wymieniać masę tego, tak? Doprowadzać ludzi po operacjach. To oczywiście może być oddział. Ale to też jakby zależy od tych rzeczy, gdzie, jak to jest zarządzane, jaka jest troszeczkę ekipa, jakie jest podejście jakby w ogóle całości jakby organizacji takiego miejsca. Bo zakładam, że mogą być osoby, które też na przykład pracują na neurologii. Tak, szczególnie jakoś to mi zapadło w głowę, no bo to jest takie miejsce, gdzie często tego zależy, tego pacjenta być albo nie być. Albo szybka reakcja, dobrze prowadzona terapia i jest super, albo jest przynajmniej nieźle, albo jest po prostu to robione byle jak, albo wcale, no i po prostu taki pacjent generalnie, no później, no jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko cokolwiek w ogóle odzyskać, albo w niektórych sytuacjach to jest niemożliwe, więc jakby taka szczególnie ważna, jakby ważna funkcja jest tutaj tej fizjoterapii, no ale powiedzmy, że na innych oddziałach też tak może być, nie? Tak. Są też przychodnie, które powiedzmy robią dobrą robotę, bo rzeczywiście pacjenci czują się potem znacznie lepiej, wyprowadzają ich na prostą, zlikwidują im dolegliwości bólowe i tak dalej, ale niestety podejrzewam, że w Polsce są tysiące miejsc, nawet może dziesiątki tysięcy miejsc, gdzie wygląda to ekstremalnie źle. I my oczywiście poruszamy ten temat, dlatego że no, dotyczy to fizjoterapii i jednocześnie przez takie działania często jesteśmy źle kojarzeni jako grupa zawodowa pod kątem tego, że jesteśmy fizykoterapeutami, znamy się tylko na podwieżkach, dajemy tylko ćwiczenia albo masujemy i jest to nieprawda. No i oczywiście dorzucamy się do tego wszystkiego, tak? Bo z jednej strony można powiedzieć, że to jest często rehabilitacja bezpłatna, nieprawda, no wszyscy na to po prostu... To nie jest bezpłatne. To jest bezpłatne. Już po prostu z góry zapłacone. Dokładnie tak. I słuchajcie, o co chodzi, bo my często jak jesteśmy na szkoleniach, to oczywiście jest na początku, przedstawiamy się i jest kupa śmiechu często z tego powodu, bo padają rzeczy, że jestem właśnie, czy to właśnie od gdzieś tam ogarnia hydroterapii mycia nóg pacjentów, czy to po prostu mistrzem od podwieszek, podwieszologii, czy to ostatnio padło PNF. Tekst PNF, czyli podwieszki na fundusz. I po prostu no, problem jest taki, że wiemy bardzo często, że jest to robione ekstremalnie źle, że jest to niedobierane indywidualnie, że... W ogóle jest robione takie bez pomysłu, nie? Tak. Śmiejemy się często z tego, na przykład jakie miałem praktyki, że jakiś sprzęt nie działał, jednocześnie było to przepisywane dalej pacjentom, pacjenci przychodzili dalej na jakieś tam urządzenie, czy to tam magnetronik, czy cokolwiek innego, i jednocześnie wychodzili, czuli się lepiej. My się z tego śmialiśmy, bo wiedzieliśmy, że po prostu ten kabel dawny jest odłączony, że tam po prostu nie ma prawa to, nie ma prawa to działać. No i okazuje się, że po prostu, czy to jest w ogóle etyczne, no nie? W sensie taka praca, że wiemy, że to nie działa, wiemy, że jest to robione źle, że tym pacjentom raczej nie możemy w ten sposób pomóc, a jednocześnie dalej w jakiś sposób ich na to nakręcamy. I się po prostu pracujemy na to godzimy, nie? Wykonujemy tam, no, de facto marnujemy czas pacjentów, marnujemy pieniądze wszystkich, można powiedzieć, i po prostu jesteśmy w tym systemie. I pytanie, no i marnujemy swój czas, bo szczerze mówiąc też,
No wracając do domu z pracy, gdzie jakby wiemy, że nie zrobiliśmy w sumie niczego konkretnego, tylko po prostu byliśmy tam i robiliśmy. Ja wiesz, to też może być czasami tak, że to jest nawet dużo pracy. Mhm. Ja nie mówię, że tam się po prostu nie robi nic, tylko się robi, bo to realnie ktoś to musi zrobić i czasami tej pracy jest bardzo dużo. Z tym, że jakby satysfakcja z pracy, której jest dużo, ale nie przynosi wymiernych efektów, też może być taka wątpliwa, nie? Mhm. Więc trzeba byłoby się tutaj jakby zastanowić, że no śmiechy śmiechami, tak, ale sytuacja jest dosyć poważna. Jest poważna, jest nawet dramatyczna trochę. My tak trochę mówimy o tym, ponieważ rzeczywiście ludzie młodzi marnują swój czas tam, marnują swój potencjał, marnują swoje jakby chęci. Zabijana jest ich wizja terapeutyczna, mhm. bo mieliśmy jakiś czas temu spotkanie przed startem Euroklubu, było takie powiedzmy luźne wejście w temat i nazywaliśmy sobie to Neurowinko i tam po prostu rozmawialiśmy sobie z ludźmi, rozmowa oczywiście była bardzo fajna, udana, wszystko super, dużo osób było zadowolonych, z tego my jako prowadzący również, ale tam właśnie były osoby, które znaczna część z nich pracuje właśnie w różnych przychodniach z kontraktami NFZ-owskimi. I okazuje się, że po prostu to zabija w nich po prostu chęć, mhm. pasję i de facto... No tak. Część osób w ogóle też się zastanawia w pewnym momencie, czy nie warto się w ogóle przebranżowić, mhm. nie? Bo to tak może być kiepska perspektywa, zarówno taka rozwojowa, trochę często idąc na studia mamy inny pomysł na życie, tak sobie trochę wyobrażamy siebie, że wow, ale to będzie fajnie, będę pomagać ludziom, bo to no, nadal dużo osób bardzo traktuje tą pracę jako takie trochę powołanie, nie? Mhm. Dlatego też się akurat nie dziwię, bo w ogóle moglibyśmy nawet zaraz powiedzieć o tym, dlaczego w ogóle poruszamy ten temat. Mhm. Bo dużo osób to traktuje jako pewnego rodzaju takie powołanie, jako taką służbę innym ludziom i myślę, że no generalnie jakby samo podejście samo w sobie, no może jest w porządku, nie? Bo tak można coś takiego czuć i to jest zrozumiałe, z tym, że w momencie, kiedy jakby nie dostajemy tego i się spotykamy z szarą rzeczywistością, że mieliśmy robić cudowne rzeczy, a no dostajemy z góry nakaz robienia tego, a nie owego, no to gdzieś tam możemy się z tym powołaniem dosłownie rozminąć. I tak akurat pomyślałem o tym, dlaczego chcieliśmy dzisiaj też o tym porozmawiać, bo parę razy się spotkaliśmy z komentarzami, że takie działanie, takie przyjmowanie gdzieś tam pacjentów prywatnie, branie pieniędzy za to, co robimy, że to jest nieetyczne. Tak, szczególnie na przykład, jak masz wyższą stawkę, bo jak bierzesz tam, wiesz, 5 dyszek, to jest spokojnie, nie? To jest okej. I to wtedy większość stać. A jak już kogoś nie cenię twoją pracę, a jednocześnie zajmujesz się zdrowiem, to wtedy jest nieetyczne. I pytanie jest, czy robienie rzeczy, które nie mają sens mhm. pacjentom, którzy de facto nie płacą za to w tym momencie, tylko tam odkładane jest ich, nie wiem, tam składek mhm. i tak dalej, ZUS-owskich, to czy to jest lepsze, no nie? Jakby... No tak. Tak, tak. Ja myślę, że tutaj no, akurat ile byśmy nie szukali jakichś rzeczy związanych z powołaniem i tak dalej, no to jednak jest to pewnego rodzaju usługa. Mhm. Usługa jak każda inna i tak samo jak czasami potrzebujemy kogoś, żeby nam pomógł ze zdrowiem, a czasami potrzebujemy kogoś, żeby nam naprawił piec w domu. Mhm. No i to, że nam mamy zimno w domu, no to teraz nie przyjdzie gość od pieca i nie powie, no to byłoby wysoce nieetyczne, gdybym od pani wziął pieniądze, bo widzę, że się po prostu nie przelewa, tak? A jest pani zimno, no to generalnie nie ma problemu. Tak, generalnie tak, nikt rzeczywiście... tak nie myśli i też nikt z nas by po prostu nie oczekiwał tego, że ktoś nam tak powie, więc jest to też po prostu pewnego rodzaju usługa i ona też no coś kosztuje. Zwłaszcza, że my, no nawet jeśli ktoś mówi, że to, no tak, ale to jest czasami za drogie, no to też my po prostu ponosimy różnego rodzaju koszty, mhm. żeby umieć komuś pomagać. Poświęcamy często przecież po prostu wiele lat na to, żeby się czegoś nauczyć. I często dużo więcej godzin pracujemy niż te takie wyznaczone z góry 8 na mhm. etat, nie? Wiesz co, może to było nieetyczne, gdyby na przykład ja wrócił do swojej miejscowości, prosty, i by się okazało, że na przestrzeni, wiesz, 50 kilometrów, prawie 50 kilometrów nie ma innego terapeuty, który się tym zajmuje, a jednocześnie żyjemy w czasach, kiedy po prostu jeszcze ludzie jeżdżą konno i tak dalej. I wtedy bym po prostu rzucił taką stawkę, wiesz, zaporową, bo nie mam konkurencji. To rzeczywiście mogło być nieetyczne, bo no, ludzie potrzebują pomocy, a nie ma nikogo innego, do kogo mi się udać. No tak. Ale w tej sytuacji, wiesz, jak mamy de facto wolny rynek, to każdy może iść do kogo chce. Oczywiście. I nie jest to problem. Tak, jeżeli jesteś za drogi, to luz jakby są inni terapeuci i to będzie super, tak? Bo po prostu inni terapeuci, którzy
którzy może zaczynają i stawki są niższe, to będą mogli po prostu tego pacjenta przyjąć, a jest też duża szansa, że im pomogą, więc no nie? A tak to wygląda, bo to też nie jest tak, że po prostu jak ktoś te stawki ma wyższe, to na przykład jest lepszy od innych, no nie? Tylko po prostu ma mniejszą ilość czasu, no nie ma innej stawki, tak. Nic się nie zmienia bardzo często, więc tak to może wyglądać. I tutaj no, temat jest trudny, bo de facto my tak, wiesz, tutaj sobie mówimy tutaj, może słuchać nas ktoś, kto rzeczywiście jest w takim systemie, jest troszkę w potrzasku i wie, że rzeczywiście mówi, kurde, no ja trochę tych pacjentów jakby naciągam, jestem w tym, śmiałem się z tych, wiesz, podwyższek, wiem, że to na przykład nic nie pomoże pacjentowi, że praca indywidualna z nim, trening jeden na jeden byłby dużo lepszy, jednocześnie te rzeczy robię i nie widzę za bardzo możliwości wyjścia z tego, więc powiedzmy, że komuś ten humor troszeczkę aktualnie mocno obniżyliśmy, bo jakby zdał sobie sprawę, że wiesz, dużo ludzi mogło sobie nie zdawać sprawy, po prostu jest tak, że przyjęło się, że kończy studia i na początku musisz iść do miejsca, gdzie tych pacjentów jest dużo, więc zaczynasz tam pracować, jednocześnie już masz wizję, co ja muszę zrobić, żeby się stąd wyrwać, to nie, bo albo po prostu ja ten system, wyjdę z tego systemu, albo ten system zmieni mnie, no nie, jednocześnie często może, nie wiem, pamiętasz, jak mieliśmy praktyki w różnych miejscach, jak ci fizjoterapeuci często, wiesz, wyglądali po prostu, wiesz, no, zmarnowani często życiem, jakby nie chciało im się już nic robić, tylko czekali, kiedy przyjdą studenci, po prostu zrobią za nich robotę, oni będą mogli sobie siedzieć w kanapie i pić kawkę, no nie pytanie. No bo to też często się później zaczyna takie łapanie, wiesz, siedmiu srok za ogon, no bo tu jest tak, kijowo, ale stabilnie. Płacą mi ZUS. Płacą mi ZUS, ale jest, no znowu, no nie to, żeby po prostu jakieś kokosy, no więc muszę i tak się jeszcze postarać zrobić coś po pracy, żeby mi się to jakkolwiek zgadzało. Tylko prawdziwą fizjoterapię, gdzie wykorzystam swój potencjał no i nie? wiedzę z kursów, które przecież mam. Tak, no i się nagle okazuje, że fajnie, fajnie, tylko że się na przykład pracuje 14 godzin na dobę. Tak, tak, tak. No i też trzeba sobie zadać w ogóle pytanie, czy to ma sens. No, część osób może powiedzieć, że tak, że spoko, więc ja się jakby do tego nie wtrącam. No ale też jakby pytanie, czy my jako ludzie jakby kończymy te studia i po to się tego uczymy, żeby pracować akurat, wiesz, tą lwią część doby i zostawić sobie tylko czas na spanie. Czy to w ogóle po to jest? I też, czy to znowu staje się etyczne, no bo ile jesteśmy w stanie w ten sposób to ciągnąć, żeby to było nadal po prostu efektywne i fajne, żeby nam sprawiało jakąś satysfakcję, ale żebyśmy też mogli z czystym sumieniem powiedzieć pacjentowi, że zrobiłem robotę najlepiej jak mogłem, a nie to, że po prostu jestem styrany, bo nie miałem żadnego wolnego dnia od miesiąca albo dwóch, i jest pacjent moją 14. osobą, z którą dzisiaj pracuję. Ledwo w ogóle, wiesz, kojarzę, co się dzieje, no ale robię. To znowu to też nie jest jakieś takie specjalnie etyczne, nie? Wiesz co, jeśli chodzi o taką dużą ilość pracy, to ja zakładam, bo teraz mi się przypomniała jedna rzecz, jak sobie poruszaliśmy go na ostatniej kawce w Neuro Clubie. Była taka informacja, ktoś wrzucił po prostu pytanie. Mówiliśmy sobie tam, wiesz, o prowadzeniu social media po to, żeby tam bazę pacjentów zbudować i tak dalej. I chodziło o to, że ktoś właśnie pracował na NFZ, jakiejś tam przychodni, x czasu, tam podejrzewam, tam się pracuje 7-8 godzin dziennie, potem jechał do innego miejsca, no i okazało się, że tego czasu było mało. No i on de facto jakby zadał pytanie, czy może ta osoba, bo to nie wiem, czy to był mężczyzna, czy kobieta, już zapomniałem teraz, zadał pytanie, czy można do tych social mediów kogoś innego, wiesz, jakby wciągnąć, jakby żeby to prowadził, bo on tego czasu nie ma. Ja mówię, w sumie jak najbardziej, przecież są różne agencje, które to nie ma problemu. Początki oczywiście jest tak, że fajnie robić to samemu, jakby wiedzieć, czym to się je i tak dalej, bo to też dużo umiejętności, dzięki temu możesz rozbudować swoich. Natomiast taka usługa, która jest wykonana dobrze, kosztuje, no nie? Jakby w takiej agencji, jakby takie prowadzenie social, jakbyś chciał sobie Facebooka, żeby ci prowadzili 3 razy w tygodniu, to jest minimum 1500, 3000 nawet i więcej, w zależności od tego, czy robię cały copywriting, czy piszesz teksty i tak dalej. Okay. Więc nie jest to specjalna ta usługa. Ja mówię, ogólnie da się, no nie? My nawet mieliśmy taki moment, że ktoś nam prowadził jakby tutaj projekt masaż, ale to okazało się, że wcale nie robię tego lepiej, nawet gorzej, więc szybko z nim zrezygnowaliśmy, bo 7 koła miesięcznie tam uciekało. No tak, za to. Nie dość, że to jakby nie było na plus, to jeszcze się okazało, że no jednak
podejrzewam, jeden czy tam kilku copywriterów, którzy akurat się tym zajmowali, no niespecjalnie byli jakby spójni z tym, co jakby my tak, sami tak. prezentujemy. Trzeba było ich tam poprawiać, więc to było jakby tak. bez sensu. Poza było. Tym nawet jeśli ktoś się na to decyduje, no to tak jak tutaj fajnie powiedziałeś, że dobrze byłoby to na początku robić samemu, żeby chociaż w ogóle mieć pojęcie, o co chodzi. Tak. Bo z taką agencją też się trzeba umieć jakkolwiek dogadać i po prostu wiedzieć nawet, czego się wymaga, ile co by się czasu chciało. I nie? tak dalej, ile to tobie zabiera, ale jakby uciekając, bo to jakby tylko takie odbicie w ten temat było. Ja mówię, spoko, natomiast oczywiście jak tak dużo pracujesz, to de facto, bo wiesz, w pracy to jest tak, że w życiu to jest tak, że możesz mieć dwa rodzaje walut, no nie? Albo masz, twoją walutą przetargową jest pieniądz. Albo czas. Albo czas, no nie? I w sytuacji, kiedy ty poświęcasz 15 godzin, jednocześnie nie możesz zapłacić komuś innemu za zrobienie części rzeczy, których nie chcesz zrobić, to znaczy, że coś jest nie tak. No chyba, że wiesz, jest taka sytuacja, że robisz świetną robotę, czujesz, że robisz jakąś misję i jednocześnie, no nie wiem, pracujesz jakoś charytatywnie i tak dalej, pracujesz w miejscu, gdzie mało ci zarabiają, ale to jest po prostu, wiesz, cudowne, przychodzi z banana na twarzy. To tak, ja i to jeszcze się nie tutaj przeszkadza. Jakby, tak, to nikomu nie powinno przeszkadzać, fajnie, że się spełniasz w tym, co robisz. Natomiast w sytuacji, kiedy przychodzisz zmęczony i wiesz, że po prostu ten czas był zmarnowany, pracujesz po 16 godzin, nie masz ewentualnie na ewentualną inwestycję odskoczeń na bok, zrobienie sobie poduszki finansowej, i z drugiej strony nie masz czasu, no to coś jest nie tak, no nie? Coś tak. tu się popsuło. Coś trzeba byłoby gdzieś czegoś zrezygnować. No więc teraz też pytanie, czy jeśli musiałbyś jeszcze więcej pracować po to, żeby zarobić na to, żeby ktoś ci w czymś pomógł, nie? Czyli to może lepiej byłoby po prostu zrezygnować z czegoś. Prawdopodobnie tak, więc trzeba sobie też po prostu wyliczyć. Bardzo fajny jest ten sposób, żeby policzyć mniej więcej, ile kosztuje twoja jedna godzina. Tak, to jest po prostu te waluty powinny mieć jak w kantorze, jakiś przelicznik, nie? Tak. Więc wtedy się po prostu zastanowi, czy to, co robię gdzieś tam jakkolwiek mi się opłaca. To jest fajne, wiesz co, bo na przykład czasami jesteśmy takim, wiesz, łowcami ofert różnych i tak dalej, ja kiedyś po jakimś tam podcaście, już nie pamiętam, jakimś ala finansowym, no nie? Coś tam słuchałem i rzeczywiście tutaj udało mi się jakby wyliczyć, ile kosztuje, ile czasu pracuję rzeczywiście w ciągu miesiąca, ile zarabiam, podzieliłem sobie tam na przestrzeni 3 miesięcy, czyli taka powiedzmy średnia mi wyszła, no i opcja typu, jak ktoś by stwierdził, no słuchaj Patryk, jakby przykładowo masz jakąś ofertę, możesz kupić to tutaj za 100 zł, a w innym miejscu 150, tylko że to miejsce za 100 zł, gdzie to możesz kupić, jest kilka kilometrów dalej i musisz po prostu przebić się przez miasto, żeby zmarnować godzinę i mówisz, no niby jakby tam jest... niby taniej, ale się nie opłaca. Niby taniej, ale jest drożej, no nie? I czasami jest tak, że na przykład ja wynajmuję mieszkanie, które jakby ogólnie jest droższe, no nie? Ale w dobrej lokalizacji. Czasami komuś mówię, ile kosztuje, mówi, co? Naprawdę płacisz za 50 metrów tyle? Aha. Ja mówię, tak, no nie? Wrócaj do pracy. Na Żoliborzu takie mieszkania, w sensie tak dalej, to mógłbyś po prostu, wiesz, tam za 2000. A ja mówię, no tak, ale mam godzinę w to i godzinę w to, to jest 2 godziny, a moje 2 godziny w gabinecie to jest, wiesz, jakby z automatu, wiesz, jakby dużo więcej, okazuje się, że to, że to płacisz, się no nie? Tak. Więc fajnie sobie to przeliczyć, takie rzeczy. Kurde, mieliśmy mówić o misji, a zeszło nam jej pieniądze, to było nieetyczne w ogóle, co teraz się wydarzyło. Okay. Nie, no żarty żartami, ale jakby fajnie, jakby ludzie mieli takie refleksje tutaj pod tym kątem, czy rzeczywiście jakby z tego miejsca może jakoś tam nie uciec. Bo wiesz co, też sobie teraz tak zastanowiłem, bo dużo osób właśnie jest tam, bo jakaś tam pewna stała kwota i tak dalej, czujesz się w miarę, powiedzmy, że masz stabilne warunki zatrudnienia, jest fajnie i jednocześnie na przykład często nie chcesz otworzyć czegoś swojego, bo ciężko będzie ci zarobić na przykład więcej. Ale pytanie jest takie, czy ty rzeczywiście potrzebujesz więcej, no nie? Może te stawki, które tam są, dla ciebie są ok, no nie? Bo na przykład masz niskie koszty utrzymania i pytanie jest takie, czy rzeczywiście mając swój gabinet, ciężko jest zarobić tyle, ile ci NFZ proponuje? Raczej nie jest to specjalnie trudne, bo te stawki nie są jakieś wysokie i tak się przyjęło, że jak pracujesz w NFZ-cie, to ok, dobra, tam 3000 będę zarabiać, ale u siebie to już dyszka wypadałoby, no nie? A jednocześnie, wiesz, jakbyś zarobił sobie tyle samo, co NFZ u siebie, no to oprócz tego, że masz dalej takie same warunki tutaj, a finansowe, to robisz nieporównywalnie często lepsze rzeczy, które były w tej pracy, przez co przychodzisz pracując tą samą ilość godzin i czujesz się zadowolony, nie? Tak. Wiesz, też można przecież pracować... Nawet też nie trzeba od razu zakładać swojego gabinetu, tak. Bo jestem pewien, że można znaleźć fajną ekipę, w której fajnie się pracuje za w miarę fajne, uczciwe pieniądze i jednocześnie robić fajne rzeczy. Nie? Więc też ja też jakby rozumiem, że nie każdy jest gotowy albo nie każdy jest w ogóle przekonany do tego, żeby prowadzić zupełnie swoją
swoją działalność i to też jest jak najbardziej spoko, bo mamy w życiu różne potrzeby i jakby różne cele. Ale to też nie musi, nie jesteśmy jakby wszyscy skazani na to, że skoro pracuję nie u siebie, to musi być kiepsko. Może być fajnie. Tak. Tak samo na, tak jak już tak przypierniczyliśmy do tego nieetycznego funduszu, tam czasami też, oczywiście czasami, no może być etycznie. Bo spotykałem się też kilka razy z takimi właśnie komentarzami, że czemu my tak jedziemy akurat po takiej pracy przychodnianej, skoro na przykład tam, wiesz, parafrazuję, że skoro ja pracuję w takim miejscu i jest naprawdę fajnie, dlatego że mamy tam lekarza, który na przykład przepisuje zabiegi, ale on z nami je konsultuje, wiemy jak to zrobić, fajnie to układamy, ludzie są zadowoleni, nawet nie najgorzej nam tam, wiesz, tam płacą i w ogóle możemy sobie to tak fajnie poukładać, mogę sobie wziąć wolne, żeby pojechać na jakieś szkolenie i jakby nie ma problemu. Więc mówię, no to oczywiście, to taka praca jest wtedy fajna, bo tak. Sam po prostu wiesz, że robisz to, co możesz zrobić na najlepiej jak potrafisz i nikt cię tutaj z tym nie ogranicza. Więc taka sama sytuacja tutaj może być. Tutaj akurat też chciałem się powołać właśnie w tą drugą stronę, bo może być paradoksalnie w takim prywatnym ośrodku też kiepska sytuacja. To akurat chciałem przytoczyć to, co wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem. Akurat rozmawiałem wczoraj z koleżanką. Nie wiem, czy tutaj mogę powiedzieć do końca, o kogo chodzi, ale pozdrawiam. Myślę, że się domyśli, jak będzie nas słuchać, że odeszła z miejsca, gdzie miała bardzo fajne warunki, bo była i fajna ekipa i dobrze to tak wyglądało i tam teoretycznie była zadowolona z tej pracy, ale satysfakcja nie była do końca taka, jakby chciała. Może powiedzieć, co to był za rodzaj pracy, bo myślę, że tak, to był po prostu, nie, bo to była praca w takim gabinecie masażu, ale w hotelu, gdzie jakby tą największą przeszkodą, jaka była, jest jednak to, że koleżanka bardzo chciała tym ludziom pomagać. Chciała robić fajne rzeczy, bo świetnie jakby zajmuje się takimi masażami typowo do spa, ale chciała, żeby też ludzie po prostu tak długofalowo czuli się z tym lepiej. No i tam po prostu jakby za bardzo no, takie miejsce nie dawało jej tej satysfakcji, no bo to goście hotelowi są zazwyczaj raz i później już nigdy nie pojawiają. Albo się pojawiają za 2-3 lata, jak są przejazdem. Więc jakby niby miejsce fajne, ale nie pozwalało jej realizować jakby jej planu. Nie? Więc to oczywiście w każdą stronę może być tak, że się nam coś może nie podobać i nie do końca może to być etyczne. Zwłaszcza jeśli trzeba tam pacjentom na przykład coś podtykać, jakieś nieuczciwe propozycje w związku z tym, że na przykład muszą czegoś wykupić dużo więcej niż tak naprawdę potrzebują. Tak, wiesz co, to prawda i tak jak mówiłeś, no nie, to oczywiście my tak się tutaj mówimy sobie o tym NFZ-cie, ponieważ to jest najczęściej spotykany problem, ale on się pojawia i w prywatnych klinikach, i w klubach sportowych, że robisz jakieś pierdoły i wiesz, że de facto kluby sportowe są bardzo dobre miejsce, no nie? Tak. Że wiesz, że to nie ma sensu de facto, taka praca, bo to ciało się nie ma możliwości zregenerować, zaleczasz to kontuzję często miesiącami, jak nie latami. I powinno to wyglądać pod kątem fizjologii kompletnie inaczej i też się możesz czuć sfrustrowany z tego powodu. I de facto mówisz, kurde, ja tutaj pracuję x godzin dziennie i ta praca jest po nic. Okazuje się, jak ja tam sobie czasami rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy pracują w korpo i tak dalej, albo też się okazuje, że po co ludzie pracują, no nie, że okej, finanse finansami, fajnie, to jest istotne, ale okazuje się też, że oni chcą, żeby ta praca miała sens, no nie? Że te 8 godzin, które siedzisz, tam mówię 8 godzin, bo tak się wiecie, przyjęło, że etat to jest 8 godzin, że te kilka godzin dziennie, to powinno być tak, że ty, kurde, nie czujesz marnowania życia, no nie? Tam. Tak, że masz czuć, że się zmęczyłeś, napracowałeś, ale tak, że coś fajnego. Tak, czy to może być pod kątem zrobienia feedbacku, no nie? Czy pochwalenia przez szefa i tak dalej, że to jest dobra robota, albo stworzenia czegoś fizycznie, no nie, że mówisz, kurde, to jakby ja to robiłem, no nie? Ja to napisałem, ja to zaprojektowałem i to fizycznie na to się może popatrzeć, albo gdzieś to w przestrzeni jest, no nie? Dostajesz opinie zwrotne i to jest po prostu fajne. Natomiast jeżeli takich opinii nie dostajemy gdzieś tam zwrotnych, to jest to troszeczkę problem, bo jest to często 1/3 życia, no nie? Jakby odjąć sen, no to sen to też, wiecie, niby to takie życie, ale z drugiej strony trochę kiepsko. Nie, no to jest po prostu kładziesz się do łóżka, urywa ci film i tak, to jakby rano, nie? O tak by, wiesz, odliczyć sen to jest de facto połowa twojego życia. Tak. Praca jest połowa twojego życia. No,
Abstrahując od tego, że jak masz problemy ze snem, to jest jeszcze gorzej. Dokładnie. Niby to jest ten okres życia, którego nawet nie chcesz mieć. Więc kurde, naprawdę, my teraz dyskutujemy o tym, czy połowa twojego życia ma sens. No tak. To jest bardzo poważny temat. Mówiliśmy sobie też jeszcze, że często ludzie, którzy są w tym systemie, w tej pracy, tak, dłuższy czas, to mogą stwierdzić, że kurde, oni tu zainwestowali tyle czasu. No. Tyle nawet pieniędzy, poświęcenia, wyrzeczeń różnych, i że im się może już jakby nie chcieć odchodzić, bo to był taki fajny efekt utraconych korzyści. Utopionych. Efekt utopionych kosztów. Tak. Utraconych korzyści. Utraconych korzyści. Ale to, efekt, jest, no, to jest to samo. Tak, efekt utraconych kosztów. I my tak sobie rozmawialiśmy, że przez chwilę przyszła taka myśl, że jakbyś miał, wiesz, jakby umrzeć niedługo, to może nie warto zmienić, ale potem sobie myślę, kurde, no tak, i umrzeć ze świadomością, że... Ostatnie dwa lata w pracy, które nienawidzę, która mi się nie podoba, która mnie frustruje, a coś nie to tak, nie jest, to tym bardziej to rzucił w cholerę, tak, nie? Tak, tak. I Krzysiek jeszcze dorzucił do pieca, no nie, tutaj swoim tekstem, że, czy, wiesz, jakby teraz bardziej tak egzystencjonalnie zawieje, no nie? No jakby de facto nie wiesz, kiedy umrzesz. Może jutro. To może wydarzyć się w każdym momencie. A może dzisiaj. Oczywiście, jak dbasz o siebie, jest mniejsza szansa, ale wiesz, są wypadki samochodowe, są sytuacje, kiedy no, to nie zależy od ciebie, no nie? Mhm. Więc naprawdę te życie może można wyjść, wyrzucić śmieci i już nigdy nie wrócić, nie? Tak, korzystać. O kurde, wiesz co, ostatnio mieliśmy, nie wiem, czy ty słyszałeś, po prostu była taka no, sytuacja, nie będę mówił, powiem ci później, traumatyczna sytuacja po prostu Agnieszki, no nie? Okay. Że naprawdę było gorąco, tutaj możliwe, że ty o tym nie wiesz, to ci później powiem jeszcze. Przepraszam was, że wiem, że tak się nie robi, no nie? Nie może tak mówić, ale teraz stwierdziłem, że po prostu moja żona może nie chcieć, żebym o tym mówił, no nie? Tak sobie teraz dam sprawę, bo jest dziwna to była sytuacja. No, ale wracając sobie tutaj, no to naprawdę... głupio po prostu jakby tracić ten czas gdzieś, mając tą wiedzę, że są te wszystkie eksperymenty, kojarzysz, no nie? Że zapisz sobie, wiesz, rzeczy, które chciałbyś zrobić, na przykład jak tam umrzesz za 2 lata, no nie? Tak. A później zapisz sobie te, które za rok. A potem okazuje się, że umierasz za miesiąc, co robisz, no nie? No i de facto, wiesz, nasze życie powinno wyglądać tak, że my robimy te rzeczy, które no, tam były wstukane, no nie? Tak. W ogóle też fajny pomysł mi niedawno podsunęła koleżanka, że ona i jej mąż zainstalowali sobie w telefonach takie odliczanie wsteczne, ile im zostało dni do końca życia. I to w takiej optymistycznej perspektywie, nie? Że dożyją tam powiedzmy 90. No i już tak sobie, wiesz, tam często jej się wyświetla i to jest takie przypomnienie, że ten czas ucieka, nie? Więc po prostu trzeba robić coś fajnego cały czas się jakoś tam nakręcać, bo ten licznik można, się może wyzerować dużo szybciej. Można wstukać średni czas życia Polaka, no nie? Mężczyzna na przykład w naszym przypadku, on nie jest jakoś wybitnie optymistyczny. No może się okazać, że jesteśmy nawet na półmetku. Tak, i to kurde tak sobie myślisz. Z jednej strony myślisz, naprawdę dużo rzeczy można byłoby zrobić, bo ja tak myślę, że od zera do teraz, czyli tam 32 lata w moim przypadku, to no trochę rzeczy udało się zrobić, no nie? I ten, wiesz, jakby cała edukacja tutaj od przedszkola, więc naprawdę nauczyłem się sporo rzeczy. Ja jestem nawet zadowolony. Sporo rzeczy się nauczyłem przez ten czas, ale no, to daje jakąś perspektywę, więc rzeczywiście może to być fajny eksperyment dla kogoś. Tym bardziej, że na przykład jak ktoś już jest w takiej pracy 10 lat i mówi, kurde, zostało mi tam jeszcze 30, to tak, kurde, to minie to bardzo. Już jakby nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, nie? Tak, bo już na to się nie ma wpływu, ale warto byłoby jakieś działania podjąć. Ja mam dużo takich różnych komentarzy w filmach, które gdzieś tam się pojawiają na kanale u mnie, że ktoś właśnie się zaczyna wkręcać w fizjoterapię, bo się tam do kogoś podszedł, zmieniło tego życie, chciałby się przebranżowić właśnie gdzieś tam w kierunku masażu, fizjoterapii, jakichś rzeczy ruchowych i takie pytania padają, że kurde, mam 30 lat, czy warto, no nie? I wiesz, de facto to jest w ogóle takie pytanie ciekawe, bo masz dwie opcje, nie? Tak albo nie. I pierwsza opcja jest taka, że okej, jakby nie robisz tego i już jeżeli masz żałować przez kolejne 30 lat, bo nawet jak żyjesz 60, no nie 30 tak. lat, typu kurde, mogą zrobić, trochę kiepski jakby. Tak, właśnie mi to przypomniało taką kapitalną sytuację, że w sumie też tak nie bardzo wiedziałem, co na to odpowiedzieć, bo jak byłem na praktykach na chirurgii, no to też już ładne lata temu i bardzo mnie namawiał ordynator oddziału, że mówi, nie, weź tam to,
po co ci te fizjo? Dawaj na medycynę. Mhm. No ale ja już byłem po 3 latach studiów. Wcześniej zresztą jeszcze zdążyłem zrobić 2 lata technika masażu. I tak mówię, nie, panie doktorze, ja to już ten. Ja już to trochę jestem za stary, żeby teraz iść na studia. Mhm. A on mówi, o, to zabawne, że o tym mówisz, bo niedawno miałem praktykantkę, 60-kilkuletnią panią, która po prostu przeszła na emeryturę i stwierdziła, że ona zawsze chciała być lekarzem. I żałuje, że nie zrobiła tego wcześniej. Ale pomyślała, że lepiej później niż wcale. Tak, no. Jeśli to miał być jej cel do odhaczenia w życiu, to czemu nie? Jednocześnie, znowu sytuacja, jakbyś miał umrzeć za 3 lata, to nie wiem, czy warto, bo fizjoterapia zaczyna się fajna, wiesz, trochę później, no tak. No nie? Studia są takie, może nie polecam jako po prostu w wolnym czasie, żeby coś fajnego, natomiast no, później po tych studiach, jak tam wejdziesz na temat, to zaczyna się robić fajnie, no nie? Więc jak chcesz pożyć przynajmniej 10 lat od momentu, kiedy te pytania zadajesz, no to pewnie warto, nie? Więc to jest ciekawa rozmiana. Dobrze właśnie powiedziałeś o tej pani, bo myślę, że dużo osób jest takich gdzieś uwięzionych i za bardzo, wiesz, nie wiedzą, w którym kierunku iść. I pewnie tak się zastanawiacie teraz, bo pewnie wielu osobom troszeczkę humor opadł tutaj, bo się okazuje, że jakby tkwią w tym systemie i za bardzo wydaje im się, że nie mają opcji manewru. To jest nieprawda. Praktycznie ta opcja manewru jest, też żyjemy w Polsce. Tutaj jakby, wiesz, inna sytuacja byłaby, gdybyśmy to transmitowali dla ludzi z Afryki. Pewnie byłoby trudniejsze, no nie? Będzie wejść prawie swoje ręce i po prostu tak, te rzeczy, które masz i dawaj do następnej wioski, która jest 120 km pieszo, nie? Byłoby ciężko, tak? Ale jednocześnie no, mieszkamy w kraju, chciałbym się powiedzieć, dobrze rozwinięty. Różnie to teraz myślę sobie, wiesz, aktualnie. Dobrze, że to jest odcinek taki satyryczny. Tak, nadal, nie? Myślę trochę o polityce teraz i w sumie nie wiem, co o tym myśleć. No tak. Ale jednocześnie no, jest to Europa. Bardziej zachodnia niż wschodnia. Kurde. No dobra. Środkowa, nie kop dalej. Środkowa Europa. No. Więc tutaj można wyjechać. Jakby wiesz, tak. Na drugą część nadal Polski można. Nawet, nadal można wyjechać. O, dobrze, że dodałeś. Jak się uprzesz, to nawet możesz za granicę jechać. Jest to możliwe, no nie? Da się to zrobić de facto. Może dokumenty przetłumaczyć, jakby komuś się bardzo nie podoba w Polsce, ale tutaj w Polsce ta fizjoterapia naprawdę ona wygląda jest na dobrym poziomie. Tak, jest na dobrym poziomie. Jest w ogóle na świecie chwalona. Tak, rzeczywiście. Jest duża szansa, że spotkacie innego fizjoterapeutę w innej części świata, to jest to Polak, więc w sumie wszystko się zgadza. I nie ma co się tego wstydzić, jednocześnie można rzeczywiście robić fizjoterapię jako usługę premium i ludzie są z tego zadowoleni i po prostu polecają cię. I jest świetnie. I można mieć niższe koszty, wyższe i tak dalej. Więc ja sobie podpaliłem sobie kalkulator w ogóle, jakby w trakcie, jak sobie rozmawialiśmy, bo to jakby zacząłem ten temat tutaj dotyczący zarabiania. I to wiesz, jakby, bo prosta sytuacja jest taka, no nie? Że powiedzmy ktoś sobie te 3000 w NFZ zarabia. No nie, powiedzmy, że to jest okej. Okay. No do kogoś, no nie? I poświęcam to, i tam się 160 godzin, tak pracuję. Tak, wiesz, co chcę sobie po prostu szybko zrobić. Ile godzina kosztuje, tak? 18,75, no nie? Wychodzi nam. Mhm. Więc można po prostu z tego miejsca odejść i przyjąć pacjentów za 2 razy więcej. 4 dyszki za godzinę. Kurde, to w każdej miejscowości, wiesz, jakby... To nawet jakbyś taki miał odstawki na Białorusi, to by poszło, nie? Czy na Ukrainie, to są takie, wiesz, jakby... No tak. A jednocześnie możesz, wiesz, zarabiać 2 razy więcej prawie. No tak. Odnieść tam, wiesz, koszty utrzymania. No, no, no. Wiadomo, te koszty utrzymania, jak czasami po prostu gadamy sobie z neuroklubowiczami w innych częściach Polski, to ja tak mówię. No, to jest w ogóle czasami przepaść. Ja tak. Jestem w ogóle w szoku. Który już wymieniłem gabinet za 500 zł. Tak, za 500 zł. Wiesz, mam, ale wiecie, nie jest duży. Tylko takie 15 metrów gabinetu, mała poczekalnia i łazienka. Kiedyś w takim byliśmy, nie? Tak, no ale to jest Warszawa. On był tak, moim zdaniem był ekstremalnie tani. On kosztował 1500, no nie? To na Warszawie było ekstremalnie tanie to było. I ekstremalnie mały. Ale były 2 kabinety. Jeden taki 20 prawie metrów, coś takiego, i drugi taki 11. A ten właśnie był taki bardziej jak schowek na terabandy. Tak, tak, tak. Ale tam wiesz, tu w poprzek i koło, no nie? Można było coś tam zrobić. Więc było zabawnie. Ale rzeczywiście można, wiesz, naprawdę mieć niskie koszty, a jednocześnie zarabiać 2 razy więcej. Dałoby się. Tak, i to jest przemyślenie dla wielu osób, no nie? Bo ktoś mówi, że o, jak będę pracował prywatnie, to moi pacjenci, w mojej miejscowości pacjentów nie będzie, bo nikt nie zapłaci 100 za wizytę. No, a kto ci kazał przybrać tyle, no nie? Tak. Poza tym nawet można byłoby zrobić jeszcze inaczej. Jeśli ktoś nie ma jakby tutaj w ogóle, bo tak mówiłeś wcześniej, że jak już masz gabinę, to musisz dychę
kręcić, nie? Tak, tak, tak. Czemu nie? Jeśli ktoś chce, to po prostu może też pracować mniej. Po prostu przyjmować sobie paru pacjentów dziennie. Tak. I po prostu resztę czasu też przeznaczyć na coś super fajnego. Dokładnie, może przyjmować dwóch pacjentów dziennie i też jest spoko. I to się widzi lepiej. I się okazuje, że kurde, dwie godziny poświęcam, a przez kolejne pięć można, nie wiem, dorabiać sobie, znaczy dorabiać, robić jakiś wolontariat i tak dalej i robić po prostu rzeczy, robić co chcesz, korzystać z życia. Życia. Także tutaj nie będziemy mówić, kto jak ma żyć, no nie? Ale temat jest naprawdę do przemyślenia. No. Przemyślcie sobie jakby tutaj proszę i ten temat i bardzo byłoby fajnie, gdybyście nam dali znać w komentarzu, co myślicie właśnie o takim temacie, tak? Czyli praca na fundusz, tam praca w NFZ jest nieetyczna, bo jest kontrowersyjny, ale myślę, że trochę rzeczy fajnie tutaj wybrzmiało w trakcie tego całego odcinka. No jestem mega ciekawy, no nie? Czy będzie tak po prostu, że będziemy bici znowu? Bici w komentarzach, najwyżej. Czy nawet będzie takie przemyślenia, kurde chłopaki, dzięki za tutaj zmianę perspektywy. Muszę to przemyśleć, bo jest jakby śmieszne, no nie? Jakby po prostu masz taką sytuację, że podwierzchologia, tutaj rzeczywiście mycie wirówek i tak dalej. Czy to nie jest przypadkiem rzecz, że no czujesz się taki, wiesz, niedoceniony, no nie? Że masz tak, jak w tym filmie, co tam też to podkreśliłeś i ty w sumie mówisz to, i ja to mówiłem, że po prostu, kurde, wiesz, studiujesz 5 lat, wkładasz to masę pracy, potem się okazuje, że robisz coś, co de facto można było wziąć kogoś z ulicy, pokazać mu w ciągu jednego dnia próbnego i on by to robił. No tak. Tak? I jednocześnie, kurde, nie wykorzystujesz tej swojej wiedzy, tego potencjału, który masz. I pytanie, czy to jest fajne, czy to jest uczciwe, bo ktoś też może być, że to jest jakby nieetyczne zatrudnianie w terapeutę na takie stanowiska, wiesz, klikania przycisków, jak jednocześnie mógłby zrobić to każdy. No tak. No temat jest do interpretacji bardzo ciekawy. Myślę, że mogłaby dyskusja pójść w różnych kierunkach, także czekamy na wasze komentarze na kanale YouTube i widzimy się za 2 tygodnie. I pamiętajcie o tym, że możecie nas oglądać na YouTubie, a możecie nas słuchać w Spotify, w Apple Podcast. Czekamy na wasze opinie. W mnóstwie innych aplikacji, których nikt nie zna, no nie? Których tak. Nikt z nich korzysta, ale są jakieś tam Google Podcast, coś tam, coś takiego jest. Dobra, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej! Ciao!